No siema! Zgadnijcie, gdzie najczęściej tworzy się podróbki różnych produktów? Tak, są to Chiny. Kraj, w którym jest jedna z najstarszych cywilizacji, posiada on bogatą kulturę, a swoimi produktami niemal już opanował cały świat. I pewnie już wiecie, o czym mowa będzie w tym odcinku po miniaturce, ale i tak muszę o to zapytać. Zgadnijcie, co tym razem oni podrobili? Ale jeszcze przed tym materiałem koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, ponieważ zbliżamy się do 40 tysięcy subskrypcji i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie i zdobędziemy tą liczbę. Także trzymam za was kciuki i możecie wpadać też na mojego Instagrama, który wam się teraz wyświetla. A my przechodzimy do odcinka. Oczywiście już od dłuższego czasu na rynku możemy obserwować polskie marki, takie jak Junak czy Romet, które tak naprawdę są składane na chińskich podzespołach, a później trafiają do polskich salonów. Same motorowery oraz motocykle są polskie. I to nie tylko przez ich historię, ale też w kwestii formalnej oraz są one składane w Polsce. Tymi nazwami posługują się polskie firmy, natomiast produkcja części do nich odbywa się w Chinach. Także cała konstrukcja motocykla lub też motoroweru składa się z chińskich części. Są to marki, które poniekąd odrodziły się jak Feniks z popiołu. Były kiedyś dostępne, cieszyły się ogromną popularnością, gdy jednak nastąpił przypływ motocykli z zachodu do Polski, niestety nasze rodzime marki musiały im odstąpić to miejsce, ponieważ ceny były podobne, a zachodnia precyzja oraz technologia zdecydowanie przewyższała tą, którą oferowały nasze marki. Zbawienny jednak był import części z Dalekiego Wschodu, który pozwala na produkcję motocykli w niskiej cenie i trafienie w gusta odpowiedniego klienta. Pokrótce, tak oto mamy dzisiaj Junaka i Rometa na naszych drogach, które z ich poprzednikami jedynie łączy nazwa. Ale co to ma się do tematu? Otóż tym razem prosto z fabryki w Chinach wyjechał motocykl, który do złudzenia przypomina pewnego włoskiego odpowiednika, czyli Ducati. W przeciwieństwie do naszego Junaka oraz Rometa, firma Ducati prężnie działa i nie jest firmą, która miałaby się ku upadkowi, aby robić tanie motocykle w Chinach. I nie chodzi mi tutaj o tanią siłę roboczą, a o tanie i niskie jakościowo części. Motocykl ten też nie nazywa się Ducati, ale zobaczcie, jak wygląda i jak bardzo je przypomina. Jak widać, Chińczycy bardzo elastycznie podchodzą do pojęcia inspiracja i nie mają oporów, by stworzyć motocykl, który do złudzenia przypomina rodzime Ducati Panigale. Ale co do motocykla, to jest to Moxiao 500RR. 给老铁们看一下真车啊，然后给大家看真车，TFT仪表态齐都有啊，然后是一个布雷博的一个直贴的上磅啊，布雷博直贴的上磅，然后卡钳非常的漂亮，后面是文博啊，大家看一下，太帅了，这是文博，现在开这个车，嗯，还有一个这个排气啊，声浪也非常好听。 Perfekcyjna podróbka Ducati Panigale z silnikiem o pojemności 471 cm3, mocy 47 koni mechanicznych oraz z momentem obrotowym 43 Nm. Sami oceńcie, co o tym sądzicie, ale ja sam zdecydowanie nie jestem fanem takich podróbek. Gdy taki motocykl stanie się popularny, to oryginał zdecydowanie straci swój urok. Dodam jeszcze, że cena za niego to jedyne 5000 euro. Nie jest to jednak jedyna taka sytuacja, ponieważ niedawno Chińczycy podrobili też BMW S1000RR. Jednak uważam, że to była nieco mniej udana podróbka od Ducati. Ale mimo wszystko, przyglądając się temu motocyklowi, od razu nabierzemy skojarzeń z jego prawdziwym odpowiednikiem. Jest to S450RR z rzędowym, dwucylindrowym silnikiem o pojemności 350 cm3. Moc, jaką generuje, to 24 konie mechaniczne, czyli nieco słabsza od naszego tytułowego bohatera. Zobaczcie jeszcze tylko tą próbę podrobienia logo BMW. To nie jest inspiracja, to zwyczajny plagiat. Chociaż to raczej nie powinno się stać, to miejmy nadzieję jedynie, że takie chamskie podróbki jak to niby Ducati czy BMW nie będą zalewać naszego rynku. Ponieważ widząc dużą liczbę podrobionych motocykli, to widok oryginału już tak nie będzie cieszył i nie będzie on wyróżniał się na drodze. A wy, jeżeli odcinek wam się spodobał i wytrwaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz: Moto koledzy. Trzymajcie się, cześć!